Prezydent mianował generała Wiesława Kukułę na dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych oraz generała Macieja Klisza na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. To jeden z najważniejszych momentów w działalności, w funkcjonowaniu Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich lat. To szczególnie trudny czas, czas pełen wyzwań związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda dziękował dziś generałowi Jarosławowi Mice, który przez ostatnich 6 lat służył w armii jako dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Za swoją sumienną służbę generał Mika został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, generał Jarosław Mika. Nowym dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych został dotychczasowy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Wiesław Kukuła, a szefem terytorialsów generał Maciej Klisza. Panie prezydencie, jestem przekonany, że panowie generałowie nie zawiodą. Dziękuję bardzo. Podkreślał wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda mówił, że przed nowym dowódcą generałem Wiesławem Kukułą stoi wiele wyzwań, m.in. wdrożenie do polskiego wojska nowego uzbrojenia. Podstawowym zadaniem i nas polityków, ale także i kadry dowódczej, tych, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za kierowanie polskimi siłami zbrojnymi, za dowodzenie nimi w tym znaczeniu wojskowym, jest uformować je w taki sposób, aby nikomu nawet nie przyszło do głowy, że można zaatakować Rzeczpospolitą, zakłócić spokój naszych współobywateli i narazić ich na niebezpieczeństwo. Do nowego dowódcy WOT-u prezydent apelował zaś o dobre wykorzystanie potencjału tej formacji. Zadanie niezwykle ważne. Chciałbym, żeby funkcjonowały one coraz lepiej. Żołnierze WOT-u, jak podkreślał prezydent, są niezwykłym dobrem narodowym. To, jak mówił, patrioci, którzy chcą służyć swojej ojczyźnie i są gotowi ginąć w jej obronie i pomagać drugiemu człowiekowi.